Agata Witkowska, witam Was na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiejszy ten post powstaje tak troszeczkę spontanicznie, ponieważ jadę do mojej koleżanki, która urodziła jakiś czas temu synka i tak szczerze powiedziawszy nie wiem, jakiej jest wielkości ten syn, więc nie wiem, czy uszyć jej jakiś ciuszek, a wypadałoby w końcu, jeżeli szyje, to coś jej zanieść, co uszyła, można powiedzieć, ciocia Krawcowa. Ale postanowiłam, bo zauważyłam, że jest teraz bardzo dużo takich właśnie mat do leżenia, ekologicznych, związanych z naturą, więc postanowiłam, że uszyję mu taką matę do leżenia, żeby mógł się położyć, poprzytulać, zabawkami, klockami się pobawić i wpadłam na to, że jeżeli już szyję, to czemu nie nakręcić filmu dla Was. I postanowiłam uszyć takiego w kształcie liścia. Nie wiem, jakiego drzewa to będzie liść. Co potrzebujemy do tego? No, potrzebujemy, ja akurat mam tutaj taką bawełnę satynową, taką bardzo delikatną, bardzo taką naprawdę miłą w dotyku. Potrzebujemy jeszcze owatę. Ja tu mam taką owatę dosyć grubą, tą owatę, to ona ma ze 3 cm, ale też wynika to z tego, że ona, ta mata ma być typowo do leżenia, czyli ma być miękko i ciepło i wygodnie. No i praktycznie kredę do rysowania potrzebujemy, troszkę wyobraźni swojej własnej i możemy działać. Mój liść będzie miał mniej więcej taki, będę wykrawać go z takiego kwadratu wielkości 30 na 130, bo 150 to będzie troszeczkę za wielki, więc takiej wielkości bym mu chciała tego liścia zrobić, żeby nawet jak będzie trochę później, trochę starszy, to będzie mógł sobie też siedzieć na tym. I tutaj mam, no muszę po pierwsze najpierw sobie skroić takie dwa kawałki materiału o wielkości te 130 na 130 i takie same taki sam jeden kawałek tej owaty. Czyli rozkładam materiał i ja już go mam zdekatyzowanego, więc już tu nie muszę niczego prasować. No troszkę odprasuję, bo trochę leżał ten materiał, więc muszę go troszeczkę odprasować. I dwa kwadraty wycinam. Pamiętajcie, żeby nim zaczniemy zszywać wszystko ładnie, to wyprasować, dlatego że później przy pikowaniu będzie wszystko to widoczne. Z włókniny wycięłam takiego dużego liścia, którego będę chciała później zrobić z niego tą matę. Jak już Wam pokazywałam, czyli mam takie dwa prostokąty już tutaj złożone, podwójny materiał. Dwa, proszę, tu złożyłam dwa materiały, nie wiem, czy to tam widać. Przyłożyłam sobie już, położyłam sobie na to tego liścia z mojej włókniny, którą już sobie wcześniej wykroiłam. A oczywiście nie mam szablonu, narysowałam to sobie, więc tutaj nie będzie żadnego jakby szablonu do Was. No każdy musi sobie sam to wymyśleć. I co? I teraz muszę sobie skroić z tego materiału, muszę sobie skroić liść. Tak to wygląda z góry tutaj. O, podniosę, bo tu bym chyba musiała dronem latać. Nie, tak to tutaj wygląda ułożone. I tak, złożyłam ten podwójny materiał tutaj, prawymi stronami do środka. Położyłam sobie ten mój szablon, który już sobie jakby zrobiłam z mojej włókniny. I sobie to teraz wykroiłam. I co? Muszę sobie to wszystko razem przyszpilkować, żeby mi się to równo trzymało. I muszę przeszyć, słuchajcie, go w koło całego tego mojego liścia. I przeszyję go i zostawiam jedno miejsce otwór, żeby przewrócić to na drugą stronę, tak? Więc musimy sobie gdzieś miejsce wynaleźć. Mata pospinana, jak widzicie, cała w koło jest tutaj spięta. Tak się muszę obejść, bo tutaj nie mam dronu, żeby tak z dronem tutaj lecieć. O, tak mi się udało pokazać. Lewa strona, znaczy materiałowo wygląda to tak z tej strony. I tu trzeba troszeczkę sobie równo ponaciągać to. O, widzicie, jak tutaj występują takie budy, to trzeba też to odwrócić na tą stronę, żeby te budy zlikwidować. O, tutaj muszę pospinać jeszcze porządnie, bo później to się będzie wszystko marszczyło przy tym naszym pikowaniu. Jak już przeszyliśmy w koło tutaj
ten cały, cały liść, no to musimy go teraz przewrócić na drugą stronę. Ja sobie tu zostawiłam tak z 25 cm otwór, wkładam rękę przez to i przeciągam. Słuchajcie, te naroża dobrze jest sobie ściąć tutaj, żeby tu się grubo nie robiło, więc dobrze jest tutaj pościnać te naroża, żeby nie było nie wiadomo jakich grubasów. No zależy jaki kształt macie, tak jak ja tu, jak będziecie mieli, to tutaj ten nadmiar materiału, co Wam zostanie, to też sobie pościnajcie, bo to wszystko jest niepotrzebne. Tu pokażę, bo nie wiem na ile to widać. O, tutaj obcinamy, obcinamy włókninę, też obcinamy nadmiar włókniny, jeżeli wyskoczy nam. Jak już przewróciliśmy liścia, tu mi została dziura, więc muszę tą dziurę tutaj teraz zeszyć. Ja to zrobię na maszynie. Tak jak mówiłam, teraz jak już zeszyłam tą dziurę w tym boku, muszę wyprasować. Bierzemy kredę krawiecką, albo jak macie pisak zmywalny, no i rysujemy sobie, co tam chcemy, tak? To już od Was zależy, co sobie tu narysujecie. Okay. Myślę, że po tyle mi tu starczy tego. Ok. Powiem szczerze, że ja tego do tej pory też nigdy nie robiłam, więc nawet nie wiem jak to ugryźć, ale myślę, że trzeba będzie to pospinać z szpilkami. Na przykład zacznę chyba szyć od tego głównego tutaj. Myślę, że muszę sobie tutaj po prostu pospinać te przynajmniej brzegi tutaj tego głównego, a później będę po prostu szyła te boczki i też każde po kolei spinając, żeby mi się po prostu materiał nie przesuwał, bo boję się, że to na maszynie będzie się to wszystko przesuwało. Zacznę tutaj szyć od tego czubka, a skończę tu. Mata uszyta. Jak widzicie, proszę, jeszcze tu gdzieś widzę, chyba kreda jest. Ja tutaj akurat, słuchajcie, sobie uszyłam takimi nićmi fluorescencyjnymi, które świecą. Tak wygląda z tej strony, tak wygląda z tej. Mam nadzieję, że się przyszłemu właścicielowi spodoba. Nie ukrywam, że przy tej grubości tej włókniny namęczyłam się trochę, żeby przeciągnąć to przez maszynę. No ale jest. Jest mata. No można się nawet przykryć tym. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda, żebyście Wy również mogli sobie uszyć takie maty dla swoich dzieci. Zaczynałam to, przepikowałam, następnie zaczynam od tej strony pikować. Od tej strony w tą stronę i tak tutaj przejeżdżałam. Od tej do drugiej strony. No i na końcu oczywiście odprasowałam. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie Domowa Krawcowa oraz zapiszcie się na newslettera. I jak korzystacie z moich porad i z moich tutaj filmików, podajcie informacje innym, żeby też mogli wejść na mojego bloga i żeby też mogli się nauczyć ode mnie szyć. A to mam nadzieję, że przyszłe mamy albo obecne mamy będą w stanie sobie same uszyć. Dziękuję. Tak wygląda mata już w całości, rzucona tu na trawę akurat. Długość tej maty, czyli odtąd dotąd jest 125, a szerokość jest 100. Można ją również, widzicie, wykorzystać jako matę piknikową.